Okej, jedziemy jeszcze raz. Tym razem się dowiedziałem od was, że co maksimum 6 leveli jest możliwość wyboru mądrości, więc nie ma sensu w takim razie brać. Tym bardziej, że mamy tutaj maksimum poziom 8, więc przynajmniej raz będzie chociażby możliwość wyboru. Dobra, to co, plus 3 atak czy 6 orków? Plus 3 atak zostaje. Z kolei 6 orków kusi na sam początek. Spróbujemy tym razem z atakiem. Dobra. Zabieramy tutaj wszystkich. Wciskać krosty. Pięknie. Bardzo mnie to zachęciło do zabrania was ze sobą. Dobra. Mamy to miasto. To w takim razie zróbmy tutaj... Gildię magów. Mam nadzieję, że jakieś dobre czary będą. No, 500 sztuk złota. Kmienna skóra, magiczna strzała. Powiedzmy. Dobra. No to na razie tutaj nic nie ruszam. Idę kamienną drogą. Kurczę, rozwidlenie. No dobra. Tak. Wód stubylców się z nami spotyka. To teraz ja biorę expa. Tutaj to samo. Dowodzenie, dyplomacja. Dyplomacja. Niby normalnie przydatna rzecz, ale tutaj często są ustawieni tak, że nie można ich brać ze sobą. Więc wezmę dowodzenie. Nadal masz jeden. No dobra. Idziemy brokowaną drogą. Jak najszybciej. Hmm. 20 punktów obrażeń. Słabizna straszna. Kamienna skóra. Chcesz lepiej uderzyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Uch. Masakra. Dobra. Jeden już zaraz padnie. Ten i ten. W sumie. O, super. Ten. O! Dobrze, dobrze. To ja też... O, w sumie. Tak. Nieźle. Okej, jakoś to poszło. Dobra, mamy rudę. Fort. Tego to szybko tutaj nie będzie. Dobra, w takim razie nie biorę nic. I teraz znowu doświadczenie. Artyleria zaawansowany. O! Z 75% prawdopodobieństwem mamy podwójne obrażenia i dwa strzały. Dobra. Tędy czy tędy? Tutaj jeszcze są bazyliszki, więc lepiej tędy. Czaszkowy hełm. Zwiększa wiedzę o 2. Chwilowy odpoczynek w przydrożnej gospodzie przynosi ci okazję do wymiany plotek, wysłuchania kilku opowieści i do przypadkowej zamiany bagażu. W swojej nowej sakwie znajdujesz magiczny hełm. No, o, magia ziemi. Nice, tylko że za bardzo na razie mi się nie przyda. No, powiedzmy, kamienna skóra może później. Ten.
Ej! No... To... Powinienem rozczapierzyć teraz jakąś... 11? To tych powinienem rozbić na wiele małych oddziałów jednoosobowych. Dzięki temu... Właśnie... Będą ich atakowali. No bo jak widać, chcą najsłabszych atakować. 11. Dobra, koniec z tego. Gobliny się dołączają. No i co dalej? Idziemy brukowaną drogą. Nie przejdziemy? O nie. Bazyliszki większe. Luz. Ustrzelimy paru. Tutaj też. Czekaj. No właśnie. Broń się. Trochę się oddal. Ty też. A, czekają. Inteligentnie. Ej! Co to ma być? Dobra, 10 zginęło. Nie jest tak źle. Wilczy jeźdźcy. Okej. Coś do przodu. Zawsze. No i... Tak, czarować by się chciało. Ale nic nie wyczaruje tutaj. Po 2 albo i 4. Hops. Mądrość podstawowy. No i mamy. Co prawda i tak tutaj nie będzie za dużo czarów. To chyba w tą stronę, tak? Docierasz do dwóch dróg rozwidlających się w żółtym lesie. Podróżni wydeptali obie ścieżki mniej więcej w jednakowym stopniu, lecz ta z lewej wydaje się odrobinę bardziej trawiasta, a przez to nieco mniej używana. Przyglądasz się obu odnogom, a potem podejmujesz decyzję. Tak. Zawsze stamtąd przychodzili i tam sobie szli albo na dół. Dobra, exp. Aha, większe gremliny, super. Może wezmę jeszcze expa? Tutaj, tutaj. Artyleria mistrz, teraz już będzie zawsze, z podwójnymi obrażeniami. Posłaniec, tak, minus 10 drewna, super. No i jedziemy je. Jak tam z maną? Te... kamienna skóra. Mogę na kogoś rzucić. Wiem na kogo. Właśnie. Te ofiary. Dobra, może wreszcie zrobię to rozdzielenie. Po co ja się w ogóle zbliżam? Czekaj, w razie czego? No, luz. I... Steelbog. I niczego tam nie ma. Proszę bardzo. Poszliśmy brukowaną drogą. No i jest. Ratusz. Dobra, na nic mnie tutaj nie stać, więc zrobię... Ulepszone rojowisko warzek? Wow, trochę tego tutaj jest. Dwa siarki, dwa rtęci, 1000. Może być. Teraz to w ogóle będę miał mieszankę, więc pozbędę się pikinierów. Okej.
Gnole, weźmy najpierw jaszczuru ludzi, smocze ważki, wiwerny. No i mogą być gnole. Kto tutaj jest? Cuthbert. Podstawowe finanse, mądrość. Wygląda nieźle. Ale nikt nie przechodzi oprócz naszego Krystiana. No cóż, może będzie walczyć. Obelisk krwi. Dobra, w takim razie strzelających na krańce. Na lewy najlepiej. Na środek wolnych. Jeszcze ofiarę. O. Wygląda całkiem. Dzień pierwszy. Odnowię sobie manę. Zobaczymy, co tam jest. Tutaj? Nic. Aha! Krystian, ty musisz tu iść. Koniecznie. Nie mamy drewna w ogóle. Moglibyście się dołączyć. Naprawdę, nie miałbym nic przeciwko. Magiczna strzała, 20 punktów obrażeń. Super. Na razie ja poczekam. Poczekam. Dobra. Nieźle strzelamy. Mogę atakować? Tak, muszę. Jest wolniejszy na strzelający oddział. Na razie... Nie, no broń się. Hops. No i pięknie. No, teraz to idzie. Płatnerstwo podstawowe. I tak, ja tutaj muszę kogoś nająć. Niech będzie ten Cuthbert. Zaraz. 350 sztuk złota. Też się nada. Chociażby po to, żeby właśnie złoto dawał. Tak, zaraz Klawiusa weźmiemy też. Okej. Cuthbert ma nawet coś ze sobą. O, złoto wolne leżące. Ach, niestety wampiry bronią. Dobra, tutaj jest trochę rzeczy do pozbierania. I tam jeszcze było. Pozbieramy. Dwa na dzień. Okej. Sanktuarium. Jeden punkt obrony. Teraz to... Nie. Lepiej mieć więcej kasy teraz. Cała będzie staw? A kto tutaj broni? Mnóstwo krasnoludzkich wojowników. Artefakt każdy teraz jest na wagę złota, a złoto jest też na wagę złota. No, tym razem to nie będzie problemu. A właśnie, tam nie było w ogóle gildii magów. Z tego wynika. Broń się. Jeden wilczy jeździec ginie. Cóż. Było warto. A tu na razie nie jest warto iść. Dobra. To krasnoludzcy wojownicy padną. No cóż. I tak, tutaj nie wejdę. Tu wejdę za to. Tym razem oczywiście złoto. Tutaj też jest złoto. I tak. Do ratusza. Ale też... To jest mała mapa, więc bardziej się opłaca teraz jak najbardziej zbroić. Więc zagroda Gorgon. Mhm.
Gird. Oj, coś czuję, że będzie fail. Pięknie, hełm chaosu. Tutaj mogę ewentualnie pozbierać to, co leży. Nic więcej. To chodźmy tędy. Brukowaną drogą. Kwatery oficerskie? Nie, na razie zbieram. Jak tam tutaj? Też drewna nie ma. Kamieni jest bardzo dużo. W końcu skąd robili te drogi? O! Okej. To w takim razie biorę gorgony. Aha. No i pięknie. I teraz tak. Nie za bardzo mnie stać, ale moment. Może Cuthbert coś znajdzie, jakieś drewno. Nie bardzo. No dobra, bierz co jest. Krystianie. Sanktuarium, niech będzie. Może więcej obrony już. No i musimy znaleźć pacjenta. Poboczem drogi wlecze się rodzina znękanych wieśniaków, siedząca na starym, starannym wozie, ciągniętym przez jednookiego i częściowo okulawionego konia. Pochylasz się ku nim, proponując pomoc, lecz pękaty, łysawy mężczyzna jest zbyt zajęty próbą opanowania rozwrzeszczanych dzieciaków. Jego żona zerka na ciebie uwodzicielsko. Twoje policzki pokrywają się rumieńcem. Oddalasz się tak szybko, jak pozwala na to twoja godność. O! To ta żona? Oby nie minęła nas. Bo się da. Kurczę, to był zły pomysł. Zakłada on, że ona nie będzie chciała iść do zamku. I rzeczywiście, udało się. Dobra, im szybciej, tym prędzej. Podczas podróży widzisz zmęczoną chłopkę dźwigającą wielkie wory, które wyglądają na bardzo ciężkie. Starając się być uprzejmym, pytasz, czy nie potrzebuje pomocy. Chcesz mi pomóc tylko dlatego, że jestem kobietą? Warczy zapytana. O nie, odpowiadasz. Chciałem pani pomóc przez wzgląd na pani wiek. Pięknie, pięknie, Krystianie. Dobrze. Chciałbym pani pomóc. Och, wkurzyła się ta stara wiśniaczka, tak? Dobra. Przywalimy czymś. Ops. Dobra. 96. Trochę słabo. Ja poczekam w takim razie. Czekaj, czekaj, czekaj. Hops. Czekamy, czekamy, czekamy. I tutaj z całą mocą można uderzyć. Dobra. Najpierw się on ruszał. Mogę czekać, mogę zabijać. Słabo. Nie jest źle. I tak. Magiczna. O, pięknie osłabienie. Giną. Hops. Jeszcze żyje. A to dziwne. Rachu, ciachu i do piachu. Dobra, idziemy. Super, od razu uderzone. Dobra. Kamienna skóra. Trochę słabe. Okej, jeszcze raz. Tak.
O, chłopka jednak dostanie. No cóż. Mówią, że kobiet się nie bije, ale ja nie jestem taki dyskryminujący. O, oczywiście to żart. Pobijem jej wojsko jedynie. Krystian nie może zdobyć więcej punktów doświadczenia. Uch, naszyjnik nawigatora. Zwiększył zasięg okrętu, super. Ale moc też zwiększał 2. Super, to jest dopiero coś. Dobra, jeszcze mocniejsza magia ziemi. No, moc wiedza. Teraz to możemy pogadać. I tak, skoro tak się sytuacja tutaj klaruje, to ja kupuję tego Klawiusa wreszcie. Tak? Tutaj nie ma nic. Gildia magów. Nie jest to zły pomysł, szczególnie, że do ratusza jest potrzebny. I w sumie to po co ja mam tutaj zabijać wszystkich i tak dalej? Skoro tak naprawdę chodzi jedynie o to, żeby zrobić im wreszcie stolicę. Tyle. Tutaj mogę pozbierać trochę surowców. O, tutaj. To chodź tędy. Co za różnica. O. Ech. Fokus. Krelionka jest. No i coś tam zbiera niestety. Sobie zaraz tam zbiera. Ja tutaj też zbiorę. Złożę rudy. Ciekawe co tam jest. Krystianie? Dawaj. A w sumie, skoro sobie poszła, chodźmy do tych krasnoludów. Trzeba się wzmacniać. Targowisko? Drewna nie ma znowu. Wiesz co, Krystianie? To może poczekać. Tak. Fioletowy musi udać się na wygnanie i traci swoich bohaterów. Okej. Dobra. To już będzie... w sumie... podobnie skomplikowane i trudne, jak poprzednia walka. Hops. Czekamy na was. Na wasz ważki ruch. Nie mają z nami życia. Ze sobą zresztą też. Tak. 3 punkty życia. To jakiś żart. No dobra, jeden zginie. On nawet 2. Wow. Okej. Czas przywalić czymś. Hops. Szamiemy? Smaku piaszczysta. Jak atakuje Gorgona? Wydmuchując nos. Okej. Osłabiony kolejny. O, pięknie. Nie wiem co się dzieje, ale dobrze się dzieje. Dobra. To co? Targowisko. Kadbercik. Pięknie, zbieraj kasę. Się przyda. Klawis. Droga okrężna. Slał, w którym nic nie ma. Zielony przegrywa. Wow.
Wow. Okej. Okej. Trochę tego tutaj jest. Wiesz co? Posłużysz za dostarczyciela. To w takim razie wezmę... Albo i nie. Ej, mam lepszy pomysł. Zróbmy drugą armię. Tak, to zdecydowanie lepszy pomysł. Dobra. Jeden szkielet. Tak. No, tym razem to idzie. A nie tak jak wtedy. No i pięknie. Wóz z amunicją, nie? No i tyle. Co jest tutaj? Pewnie nic. Pustynia, można kopać. Awesome. Zobaczymy. I tak. Złoto. Kolejne złoto tutaj będzie. Szkoda, że odnajdywania drogi na razie Krystian nie ma.